Boże, to już do samego tego się ciągnie. Do wjazdu na Zakopiankę. O kurczę. To nie jestem. To nie warto. To wiecie, czy jakiegoś bum nie było po drodze. Chyba, że faktycznie coś robią i jest taki drugi odcinek. No ja bym ja sobie tu nie przypominam, żeby tutaj jakieś roboty drogowe były. To? 11 minut pokazuje nawigacja, że będziemy do Lubienia, do wjazdu na Zakopiankę jechać. Z tego miejsca. Tu jest gdzieś objazd w prawo, no ale nie będziemy kombinować jeszcze z przyczepą, objazdem. Może jest wahadło i jest już. Nikogo może nie być i jest ustawiona, od tej strony jest ruch, a od tamtej jedzie mało. Dziesięć minut ten odcinek do wjazdu do... No. Chyba jest wahadło, bo zjeżdżają na lewą stronę. I pewnie są światła i są, podejrzewam, tak ustawione, że jest, a wiesz, a z tej strony jest większy ruch i się stoi. No, może masz rację. Bo jak człowiek stoi, to człowiek sobie widzi, nie? Z której strony jest duży ruch, to puszcza. Albo omijali, żeby skręcać, bo zjeżdżały auta na lewą stronę, a my cały czas jedziemy. W zasadzie czas przejazdu się nam nie zmienia. Czas leci, a my ciągle mamy 10 minut. Chyba później jest dziwota, że ludzie jadą jak wariaty. Zobacz, ile czasu się na takim korku traci. Już stoimy tu gdzieś jakieś koło 20 minut. W tej chwili, w tym korku. Jeżeli jest jakiś wypadek, naprawdę nie da się gdzieś wcześniej postawić policjanta, który by w dany odcinek już nie puszczał, tylko żeby zorganizować objazdy, żeby gdzieś ten ruch szedł? Czy ich jest naprawdę tak mało, że nie można podstawić jednego cholera stójkowego na skrzyżowaniu i wyłączyć, nie żeby to, dane odcinki nie to się wyłączać. Zdaje, że to jest taka kurwa organizacja w tym kraju. Bo to jest, w tym kraju to jest, to jest chore. No. Później jest płacz, no bo tak, bo... Ale faktycznie, no kurde, stoi się tu ogrom czasu. Dziwić się ludziom, że na autostradach jadą pod prąd. I nawet nie przeleci, żeby kurwa powiedział.
ludzie nie czekajcie, bo kurwa jest tego. Dziwimy się, ja to też krytykuję, to absolutnie, ale dziwić się ludziom, którzy stoją w upale, w żarze, są zostawieni sami sobie na autostradach, że oni nagle cofają, wycofują, pod prąd jadą do zjazdu. No nie, bo są zostawieni kompletnie sami sobie wszyscy. Tu mamy dokładnie ten sam przypadek. Stoimy, nie wiemy dlaczego, co się stało, gdzie. O, tu jest, widzisz, to jest. I straż wahadłowo puszcza, tu widzisz. No, ktoś chciał być chyba, pozazdrościł Patrykowi. Widzisz, jak się rozwalił. Pierdolę, kurwa. Pierdolę. Awarię. Głupie ja. Mówię, kolejny Patryk P. Mamy nadzieję, że tu nikogo nie pozabijał.